Poglądy i osądy Dzień dobry Pani Miro Dzień dobry Panu i Państwu Wierzy Pani sondażą wyborczą? Średnio Myślę, że jestem taka dość spokojna w tej wierze Chociaż na pewno i przeglądam A czemu średnio? Ostatnio się zrobiła taka niedobra atmosfera manipulacji, że człowiek ma cały czas poczucie, że być może ktoś coś robi pod to, co ma wyjść. Nie? I myślę, że to takie dla mnie jest trudne do przyjęcia, bo ja należę do ludzi, którzy chcieliby mieć wpływ na swoją Czyli rzeczywistość. sondaż na zamówienie troszkę, tak? Trochę tak, trochę na zamówienie, a trochę że, chyba nie, chyba słowo na zamówienie jest dobre. No bo to chyba wygląda w ten sposób, tak ja to odbieram, że jeżeli ktoś czyta taki sondaż i ten sondaż jest po jego myśli na przykład, tak? czyli jego kandydat, jego partia wypada dobrze, no to się utwierdza w tym przekonaniu. No ale trochę na zasadzie takiej y, przepowiedni samospełniającej się, prawda? Ale zarazem też są badania naukowe, które wyraźnie o tym mówi, że mówią, że najłatwiej przyznajemy rację argumentom, które sami wymyślamy. W związku z tym, jeżeli znajdujemy jeszcze poparcie tych argumentów w sondażach, no to czujemy się spokojnie i bezpiecznie. Czy utwardzamy się we, we własnych przekonaniach? Yy, tak, ale wtedy, gdyby iść za tym dalej, czy mógłby się zastanawiać, to po co te sondaże, prawda? Jeżeli... No może właśnie po to, <laughs> żeby się utwierdzić w tym, co naprawdę chcemy. Być może, być może tak jest, chociaż z drugiej strony taka prawda ludowa to jest że ludzie mówią właściwie, to jest niemożliwe. Niemożliwe z wszystkimi, że jak rozmawiam z ludźmi, to mówią, że głosują zupełnie inaczej niż to wypada w sondażach. I cały czas jest takie pytanie o no to kto głosuje. No, coś jest na rzeczy, pamiętam, że przed tymi ostatnimi wyborami parlamentarnymi, które wygrała prawica, rozmawiałem z politykiem platformy, który komentując sondaże, powiedział: W ogóle jest to, to, tak, jak pani mówi, to jest niemożliwe. Ja nie znam nikogo przecież, kto głosuje na prawicę, więc skąd te sondaże? Z psychologicznego punktu widzenia, patrząc, mamy bardzo duże tendencje uogólniania osobistych doświadczeń. Jeżeli przebywamy w pewnym określonym kręgu, gdzie zdecydowana większość, jeżeli nie myśli podobnie, to na pewno to mówi prawie podobnie, po prostu, tak. <grytanie> to mówi podobnie, znaczy, bo takie jest oczekiwanie tego kręgu, to dla nich te sondaże są no, no, takie, jakie powinny być. Natomiast jeżeli jesteśmy spoza tego kręgu, no to patrzymy zdziwieni, bo jest to nie po naszej myśli. No, trudno czasem sondażom wierzyć. Pamiętam taki dzień, to parę lat temu się wydarzyło, kiedy były sondaże no, preferencji partyjnych, to przed wyborami parlamentarnymi, dwie różne sondażownie i jedna partia, już nie pamiętam, która, miała różnicę wskazań 18%. Potężną zupełnie, więc w jednym sondażu wypadała znakomicie, a w drugim jej właściwie nie było. No tak, tylko to pytanie to już nie bardzo do mnie, dlatego że ja nie potrafię powiedzieć, dlaczego, jaka jest technika robienia sondaży, które tak bardzo spełniają konkretne zamówienia. No Ale trudną wiarygodność, prawda? Takich sondażownik. Myślę, że trudno, myślę, że rzeczywiście trudno, ale też się zastanawiam, na ile. Przeciętny człowiek idąc do wyborów, liczy się z tymi sondażami. Ja myślę, że chyba bardzo ważną rzeczą w wyborach jest taki, jeżeli tak to można nazwać, taki optymizm wyborczy, po to w ogóle idziemy, ale też przekonanie o naszym wpływie, czyli na ile jest skuteczność tych wyborów. A tutaj, przy takim rozrzucie, o którym Pan mówił, to właściwie człowiek. Zaczyna sobie myśleć, że no właściwie po co, skoro ta skuteczność Nicco może być taka znikoma. Tak się myśli wtedy. Niemniej jednak szczęśliwie jest tak, że coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że być może od nich jednak coś się zależy. Bo proszę zwrócić uwagę, że osoby, które biorą udział w wyborach, to tak naprawdę ewidentnie podkreślają to, że jeżeli nie głosujemy, to też głosujemy, tylko inaczej. No mamy takie przykłady, to choćby tylko z naszego regionu, pamiętam wybory, że wójtem zostawał ktoś, bo miał jeden głos przewagi. a Albo trzy głosy przewagi, czyli każdy głos się liczy jednak. No, bywało tak, że była tylko jedna osoba, to wtedy na pewno przewaga była znaczna. No, w, w tych wyborach mamy 15 włodarzy gmin, którzy nie mają konkurencji. To też bardzo dużo, to ponad 20% włodarzy na opolszczyźnie. Ja też myślę, że polszczyzna jest taka trochę specyficzna ze względu na to, że my przywiązujemy się do konkretnych ludzi, do konkretnych postaci i w związku z tym jakichś takich wielkich roszacz się specjalnie u nas nie spodziewam, chociaż też w doświadczeniu bywało różnie. A myśli Pani, że sondaż może mieć realny wpływ na wynik wyborów? Politycy się tego często obawiają i na przykład mówią, żeby zakazywać publikacji sondaży, bo one ustawiają świadomość wyborców. Myślę, że może mieć. Myślę, że może mieć, znaczy, ale nie jest to taka możliwość stuprocentowa, prawda, ale myślę, że to, jeżeli na przykład na pewno ma w przypadku tych mniejszych partii czy organizacji, które biorą udział, dlatego, że ludzie się bardzo boją tego, żeby mój głos nie poszedł na marne, że nie dość tego, że już przyszedłem, że zagłosowałem, że podjąłem decyzję, a tutaj się okazuje, no tak, no na niego to nie bardzo mogę głosować, bo i tak i tak się oni zmarnuje. się nie liczą. Mogłos się zmarnuje. No i te mniejsze partie właśnie dlatego krzyczą o, o to, by nie publikować sondaży, przynajmniej przed samymi wyborami. Mają w tym swój cel i skądinąd jasny. No Jest tak, że w ciszy wyborczej za publikowanie sondaży wyborczych grozi koszmarna kara od pół do miliona złotych. To działa, myśli pani, w dobie mediów społecznościowych, gdzie no, można obejść na różne sposoby. Myślę że, to, myślę, że jest to bardzo trudne, ale ze mną się w ogóle wiąże takie myślenie, że karanie w ogóle nie jest dobrym pomysłem na życie, na ludzi, na funkcjonowanie społeczne. Działają. Ja jestem przekonana o tym głęboko, że zakazy znacznie mniej działają niż nam się wydaje. Czy nie jest to dobra metoda? Nie jest to dobra metoda, tak się zastanawiam, jak mówimy o tych zakazach, na ile to jest trochę tak, że jako społeczeństwo to te zakazy akceptujemy, bo to się wydaje takie najprostsze wziąć, ukarać. Natomiast, zwłaszcza w naszym indywidualnym przypadku, jako indywidualny człowiek, to jakby mamy takie doświadczenia, że jednak no, zakazy nie za bardzo nam pomogły. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Mirosława Olszewska, psycholog Społeczny. Rozmawiamy o sondażach, blaskach i cieniach sondaży, tak można powiedzieć. Druga część naszej rozmowy w drugim programie RadioPole, a także na naszej stronie radiopole.pl. A co pani sądzi o takim zjawisku jak nakaz głosowania? To w kilkunastu, nawet kilkudziesięciu krajach na świecie tak jest, że jeżeli ktoś nie idzie do wyborów, to albo płaci mandat, albo nawet idzie do aresztu. Znaczy z tym, a tak jak już powiedziałam, ja nie jestem specjalną zwolenniczką yy, i karania, i właściwie nakazywania też, ale mówię właściwie chociaż myślę, że może się rodzić w ludziach taki trochę bunt wewnętrzny z myśleniem o tym, że yy, no, ja podejmuję yy, jakiś wysiłek po to, żeby. Yy, no, coś się zadziało społecznie, a mój sąsiad tak naprawdę ma to w nosie. Robi sobie glifach. Na przykład. No i z punktu widzenia takiego demokratycznego podejścia, no to oczywiście ma prawo do tego, ale z punktu widzenia tego, co mogłoby się stać dobrego w wyniku sensownych wyborów, no to jakby nie do końca. Znaczy, ja jestem przeciwniczką nakazów, ale mogę rozumieć, że. Są tacy ludzie, którzy chcieliby to zastosować. No bo ja znam bardzo wielu takich no, rodaków, Polaków, naszych sąsiadów, którzy mówią tak, że poszliby na wybory, ale u Licha nie mam na kogo głosować prostu nie mam. Ja myślę, że to jest też takie polskie, że my potrzebujemy osób doskonałych, osób idealnych, a tak naprawdę nie ma żadnej opcji, w której ludzie byliby rzeczywiście pod każdym względem najcudowniejsi, najwspanialsi, najlepsi. W związku z tym to może być też problem, że my byśmy chcieli, żeby ta osoba, na którą już głosujemy, no to była taka, nawet nie tyle chodzić, co nieskazitelna, chociaż to też jest na pewno... Ważną rzeczą, szczególnie jak cały czas podkreślamy teoretycznie, jak to morale jest dla nas ważne, no to wydawałoby się, że osoby, które wybieramy, powinny być też takie nieskazitelne moralnie. Że trudno nam się pogodzić z taką zwykłością tych ludzi, a z drugiej strony tego od nich wymagamy, bo bardzo byśmy chcieli, żeby oni nas rozumieli, żeby byli reprezentantami naszych problemów jeżeli i rozwiązywania tych problemów. Jeżeli to tak jest, no to powinni być tacy sami jak my, ale nie, do wyborów to nie powinni być jednak znacznie doskonale lepsi. lepsi. Choć z drugiej strony o Polakach mówi się, że często głosują na złość. My pokażemy tym dziadom, którzy tyle lat rządzili. O czerwoną kartkę. Nie wiem, czy tylko o Polakach jest takie zjawisko w wychowywaniu młodzieży, które się nazywa reaktancja i właściwie się opiera na czymś takim, jak na złość mamie odnożę sobie uszy. Z Polakami to chyba jest szczególnie ważne. Dotyczy to wolności wyboru. Wolność wyboru jest dla nas bardzo ważna. Nikt mi nie będzie mówił, jak ja mam głosować. Nikt mi nie będzie mówił, jak, co ja mam robić. Nikt nie będzie mówił, jak ma w tym kraju być, jeżeli to nie będę ja albo ludzie do mnie podobni. A powinniśmy walczyć o wysoką frekwencję, bo może powinniśmy się pogodzić z taką świadomością, że niech głosują ci, którzy mają wyraźne poglądy, wiedzą, na kogo chcą głosować. A jak ktoś nie ma wyraźnych poglądów, no to niech nie głosuje. No bo jego wybór może być zupełnie przypadkowy. Podyktowany, nie wiem, jakimś takim irracjonalnym impulsem w przeddzień wyborów. Na szczęście statystyka mówi, że tych wyborów takich irracjonalnych jest stosunkowo mało. Ale myślę, że powinniśmy zachęcać do wybierania, po prostu dlatego, że jednak wybór to jest kwestia odpowiedzialności. A myślę sobie, że ja bym chciała, żeby kraj, w którym mieszkam, miasto, gmina, żeby byli w niej tacy ludzie, którzy rzeczywiście nadają się do tego, żeby wziąć tą odpowiedzialność na siebie. Bo to nie jest kwestia tego, że wybory, że ludzie, którzy. Są wybrani, tak naprawdę nie mają nic do powiedzenia. Od nich rzeczywiście dużo zależy. Między innymi zależy też mój byt, moje funkcjonowanie społeczne. Więc ja uważam, że czym więcej ludzi bierze odpowiedzialność za to, jak ma wyglądać to najbliższe miejsce, w którym żyję, mieszkam, się rozwijam, to jest dobrze. Czyli jestem za tym, żeby jednak zachęcać ludzi do wyborów. Krótko mówiąc, wybieram, a potem rozliczam tych, których wybrałem. Wybieram, współpracuję i potem rozliczam. Oczekuję czegoś od tego, od tej osoby, którą wybrałem po prostu. Tak, ale składam też poprzez wybory taką gotowość, ja ci pomogę. A myśli pani, że jaka będzie frekwencja w tych wyborach? Gdybyśmy mieli dzisiaj zgadywać? W wyborach samorządowych, no, ja liczę na 50-60%. O, to optymistkę jest Pani ogromną. Jeśli dobrze pamiętam, ostatnio było chyba 42%. Mnie chyba w ogóle cechuje optymizm. Więc optymizm wyborczy także. Znaczy, nie wierzmy sondażom, kierujmy się zdrowym rozsądkiem i idźmy na wybory. Do tego wszystkich zachęcam. To 21 października. Naszym gościem była dzisiaj psycholog Mierą Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Poglądy i osądy.